Panie tato, pytanie od widzów też. Za ile punktów? Oj, dużo. Dużo. Bo chyba duży temat. Duży temat. Co zrobić z bardzo wyjałowioną ziemią, glebą? I dlatego mnie tu przyprowadziłeś. Od czego zacząć? Od czego zacząć? No najlepiej od początku. Powiem od takiego powiedzenia starych rolników. Ziemi dasz, ziemia odda. I to jest święta prawda. I nic tego nie jest w stanie zmienić. Nie ma nic za darmo. Tak? Pokaż, Michalinka. Tu mamy taki skrawek w naszej bieliniarni w mieście. Zobaczcie. Jaka bledziutka. Ta roślinka. Aster bielinowy. Na pewno ten czerwony, ten najładniejszy. Ale jego kondycja jest, nie? Żółta. Żółta kondycja. Tu obok. Nawet nie trzeba zbytnio pielić, to są stare gałęzie zeszłoroczne, a tutaj troszeczkę mchu rosło, jakaś licha trawka, jakieś jeszcze inne, tu nawet rudbekia, która już naprawdę wszędzie urośnie na ranczu, w tej próchnicznej ziemi, na gołym piachu budowlanym, aby rośnie, a tu nie chce rosnąć. Jest to teren miejski. Gleba, chcielibyśmy czy nie, czy żeśmy dobrze prowadzili gospodarkę czy nie, ale jest zasolona. Tu opadają takie deszcze kwaśne. Tu spadają te spaliny. Zimą te wszystkie wywary z tych kotłów, tak, z tych centralnych, z gazów. Wszystko siada na tą glebę. Gleba jest zasolona. Co to znaczy zasolona? Że po prostu te wszystkie słone części tu osiadły i skrystalizowały. Gleba jest twarda, że jak sucha, to z kilowem nie podchodź. Od czego trzeba zacząć? No przede wszystkim od tego, żeby na nowo tej glebie, temu piaskowi powiem, bo tu został tylko piasek mineralny, temu piaskowi dać próchnicy. Bardzo duże hałdy leżą starej kory, bardzo duże hałdy leżą z rębków, takich z drzew i krzewów, które różne firmy wyrzucają, bo nie mają co z tym robić. Posypać nawet trzeba 15 cm tego, dodać do tego dolomit albo jakieś inne wapno, przerobić to wszystko razem, tak posiać jakiś fajny poplon, jakąś roślinę, seladerę, łubin, groch, strączkowe najlepiej, te, które wytwarzają bakterie azotowe, żeby w tej glebie zatrzymało się trochę azotu. To wapno, które damy, spowoduje to, że te sole mineralne będą z powrotem przyswajalne, nie będą w formie kryształów w tej glebie, tylko się uwolnią i te rośliny będą mogły pobierać, bo w tej chwili, nawet jakby dał tu saletrę amonową, to ta roślinka nie ściemnieje. Ten azot nie przedostanie się do rośliny, tylko do tej soli, która jest w tej glebie. I dopiero po roku przyłożymy, przekopiemy taką działkę, tak? Można, jak się komuś nie spieszy, drugi rok jeszcze zasieć na wiosnę taką roślinkę, przekopać ją w lipcu, posiać drugą roślinkę, przekopać i wtedy na następną wiosnę Jaramila kompleks, tak, albo azofoska, tak, do tego może jakiś obornik granulowany, jak daliśmy do truskawek, i wtedy możemy liczyć na jakiś plon, nawet zwykłej trawy, bo zwykła trawa też potrzebuje trochę soli mineralnych i trochę próchnicy. Gleba bez próchnicy to tylko piasek. Tak? Gleba bez wapna to gleba zasolona, tak jakbyśmy na torebce soli próbowali coś posiać, żeby urosło. Wiadomo, że nie urośnie. Nawet jak samochody podnoszą zimą taką sól, rozpylają ją to przy tych drogach, te krzewy nawet w stanie bezlistnym czy drzewa schną od strony ulicy. To samo jest w glebie. Ona tak po kilkunastu latach potrafi wyjałowić, zasolić. Weźmy takie działeczki. Wszystko uprawiamy. Wszystko zbieramy. Zbieramy do worków tak elegancko, żeby było czysto. I wywozimy. I co zostaje? Piach i mech. Tak? Bo już nic na tej glebie nie chce rosnąć. A ta cała próchnica powinna tu zostać. Tu. Tam, gdzie urosło. No inaczej jest, gdy dostajemy taki ugór, a na nim potężna trawa, że przejść nie idzie.
tak? Bo na co dzień, co roku gnije tam, przewraca się. Tam wystarczy tylko zwapnować, nawozu dać i wszystko nam urośnie. Ale na takich glebach wyjałowionych niestety musimy zacząć od dużych dostaw próchnicy, dobrego zwapnowania i dobrym przykopaniu kilku roślin strączkowych najlepiej, żeby to wszystko nabrało życia. Rozumiesz coś z tego? Bardzo dobrze, bardzo dużo. Super.